Wystawa Wolność, wolna forma oddaje prawo artystów do postrzegania ważnych wydarzeń w sposób indywidualny, nieskrępowanego manifestowania w sztuce tego, co jest w niej najważniejsze – wolności tworzenia. Ta swoboda wyboru artystycznego przekazu doskonale wpisała się w ideę niepodległości. Sami artyści bardzo, bardzo mocno zwracali na to uwagę, żeby mieć tutaj duże swobody, jeśli chodzi o prezentację swojej twórczości. Stąd też ten podtytuł Wolna Forma i myślę, że to jest bardzo istotne dla każdego z artysty, żeby miał swobodę wyboru i swobodę wolnej wypowiedzi twórczej, która tak naprawdę jest nam konstytucyjnie przyznana i konstytucyjnie zabezpieczona, więc myślę, że to jest bardzo ważny aspekt. Zgodnie z tytułem wystawy, artystom pozostawiono dowolność wyboru zaprezentowanych prac. Stąd też taka różnorodność na wystawie od takich prac, które bezpośrednio nawiązują do niepodległości, do tego hasła, ale są też prace, które mówią o tym, jacy jesteśmy, co tworzymy, co jest dla nas w twórczości w danym momencie najważniejsze, ale także są też prace, które właściwie wydawałoby się niezwiązane w żaden sposób z tematem. Dzieła symboliczne, opisowe, realistyczne, koncepcyjne, przekrój pokoleń, znaczeń, postrzegania symbolu. Ta wystawa pozwoliła niemal 40 artystom skupionym w Stowarzyszeniu Areszt Sztuki na swoisty manifest wolności. Pani Droga do Niepodległości to bardzo symboliczne dzieło. Tak, jest to dzieło, które stworzyłam specjalnie na tę wystawę. Szanując tą właśnie setną rocznicę, uważam za niezwykle ważną dla naszego kraju i postanowiłam namalować specjalnie coś na tą okazję. No i namalowałam Drogę do Niepodległości. Prace są bardzo różne i bardzo różnie koledzy i koleżanki podeszli do tematu, natomiast akurat moje prace mówią o kobietach i właściwie o tym, że czasami trudno nawet w tym wieku naszym i w tych naszych czasach, jednak kobiety ciągle muszą walczyć o swoją wolność. Wystawa Wolność, wolna forma artystów Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Areszt Sztuki prezentowana jest w roku stulecia niepodległości Polski, ale także w roku jubileuszu 60-lecia istnienia Galerii BWA. Ukazując dorobek lokalnego środowiska artystycznego, będzie można ją podziwiać do 9 grudnia. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv